Cześć, witajcie na kanale Ekrana Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Car Mechanic 2021. Słuchajcie, mały powrót do gry, a to za sprawą dodatków, które po części zakupiłem, po części otrzymałem od Playway, za co wielkie dzięki Playwayowi. I słuchajcie, są to praktycznie wszystkie dodatki. No teraz czekam jeszcze tylko na wydanie DLC Land Rovera. Natomiast całą resztę posiadam. No i fajnie byłoby coś tutaj ciekawego ogarnąć. No, zobaczmy, co możemy ogarnąć. Czekajcie, tu jest telefon, bo szukam telefonu. Co my tutaj możemy zrobić? Co my tutaj generalnie mamy? Bardzo bym chciał trafić właśnie na któryś z tych pojazdów z dodatków, ale może być z tym problem. Chyba że ogarnęlibyśmy sobie to w trochę inny sposób, a mianowicie może byśmy, czekajcie, gdzie byśmy mogli skoczyć? Aukcje samochodowe może? No tak, tylko nie wiadomo, co mi się tam trafi. Na złomowisku? O, wiecie co? Może na złomowisko najpierw skoczymy. Za 500 kredytów możemy, czemu nie? Jak na razie to nas stać. Jak nas nie będzie stać, no to później się będziemy nad tym zastanawiać. Natomiast jak na razie możemy sobie coś takiego tutaj ogarnąć, skoczyć, zobaczyć, co jest, co można tam wyrwać. Może jakaś fura, może jakieś części. Zobaczymy. A fury to już widzę, że nie będzie, bo już by tutaj stała. No ale przejdźmy się, zobaczmy. Mamy ponad 463 tysiące kredytów. Więc tak na dobrą sprawę to jest co wydawać. Czekajcie, tam jest jakaś furka. Może da się ją kupić, albo nie. Albo po 100 dołach. A nie, to tylko do rozebrania, tak? No to ja proponuję, żeby może... tak, wyjść bez części. Proponuję, żeby może gdzieś po jakichś 100 dołach się poszlajać. Coś tam jeszcze powinienem mieć, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi... takimi dostępami, o 12. No, można, za stówę. Zobaczymy, może coś tutaj ciekawego się trafi. Może nie koniecznie sportowego. No ale fajnie byłoby jeszcze dorwać jakiegoś Porsche'a Pagani, czy tam jakiegoś Nissana i tak dalej. No, zobaczymy, co się trafi później, nie? Na razie się poszlajamy tu. Zobaczymy. W tej stodole co? Żadnych pojazdów nie mają? Ale mi się kuźwa stodoła trafiła. Ech. O, jest. O, jakiś jest. Jakiś pojazd tutaj stoi. Maska, lewe drzwi. Karoseria. Tryb badania. Zobaczmy. No tutaj to tak na dobrą sprawę to raczej nic nie zobaczę. Natomiast no... mogę zaryzykować, wiecie? Mogę zaryzykować. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Oj, kurczę, tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy jest do wymiany. Tak naprawdę to bym go odpisował o tak o. Na fulla. O kurde, wał napędowy 12%. No to... jest co robić. A przy okazji, jak go sobie tutaj tak sprawdzimy, to może potem nie trzeba będzie grzebać aż tak bardzo, ale ja widzę, że tutaj praktycznie no full jest do wymiany. Prawie cały samochód. Zbiornik paliwa. Tutaj zawieszenie. Jesus Christ, patrzcie, co tu się dzieje. Ale podoba mi się ta furka, także tak czy inaczej ja ją kupię i ją odpisujemy. No cóż. Zawieszenie jeszcze tutaj. A jeszcze po tej stronie. No zobaczcie sami. A wystarczy trzymać, nie trzeba za każdym razem klikać.
To dobrze. Wszystko praktycznie, wszystko trzeba wymienić. Dobra, bierzemy ją. Bierzemy ją, magazyn tryb normalny. I kupmy. Za ile on to chce sprzedać? Informacje o samochodzie. Za 15 258 kredytów gościu chce to sprzedać. Prowizja od zakupu 5%. Prognozowana wartość ulepszenie 16 tysięcy. No, obawiam się, że trochę więcej w to wsadzę. Ale kupmy. Tak, chcę go kupić. Gdzie chcesz go? W garażu. W garażu i zobaczmy, może coś tu się jeszcze kryje ciekawego. No, mógłbym części stąd jeszcze zgarniać, ale tak na dobrą sprawę to... To i tak pojadę na nówkach, sztukach, chyba że coś uda mi się odrestaurować. No zobaczmy tutaj, co tutaj jest. Blok silnika, Bolt Reptila, nie, dobra. Nie będę sobie tym gitary zawracał. To nie o to chodzi, bo ten film będzie trwał kuźwa z godziny, a to pewnie i tak może długo trwać. I to był, o, tu jeszcze jest, patrzcie, tu jeszcze jest furka. O. A cóż to takiego? Zobaczmy. Zmioweni URS. Za ile gościu go chce sprzedać? Za 18,737. No, tylko teraz... przebieg prawie 150 tysięcy kilometrów. No to ogarnijmy to. Tryb badania. Zobaczmy, co ci dolega, przyjacielu. No, z tymi samochodami w stodole, to tak powiem szczerze, rzadko kiedy się jakaś perełka trafi, że no nie trzeba aż tak dużo robić. Natomiast w większości przypadków, albo ja miałem takie szczęście, albo generalnie tak jest, że praktycznie 99% pojazdów, no to jest co robić. Ale to chyba o to chodzi w tej grze, nie? Żeby właśnie było co robić. Ja tutaj układ wydechowy, już widzę, że będzie do robienia. O kurde. O, tam. Dobra, tutaj to ogarnięte, zawieszenie. Pięknie, bardzo ładnie. Ja cię kręcę, no sporo roboty przy tym samochodzie będzie. Ale może za fajną cenę go sprzedam. To się okaże. No, jest trochę roboty przy nim. Tutaj jeszcze układ wydechowy. Do roboty, wszystko jest. Bezpieczniki. No, może by jeszcze podziałały. No dobra. Kupujemy go, nie ma co tutaj się zastanawiać. Kup auto. Tak. I w garażu go postaw. Dobra, to wracamy, nie? Dwa auta wystarczą, jak na razie. No i teraz trzeba będzie to ogarniać. Dwóch na filmie nie zrobię, ale zabierzemy się za jeden z nich. Za ten fajny. O, za ten. Przede wszystkim to zobaczmy, czy gościu w ogóle odpala. Czy ty odpalasz? Czekajcie, jak to się tu odpalało? Włącz, wyłącz silnik. W silniku brakuje oleju, no tak. No dobrze. To nie będę kombinował, tylko od razu go daję na podnośnik. Przestaw samochód. Podnośnik A. No i dobrze. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym pojazdem, no to mamy go już tutaj, podnieś się. Na wszelki wypadek wezmę po badziewie. Przenieś sprzęt, podnośnik A. No i zaczynamy zabawę. Czekajcie, kurwa, ja bardzo długo nie grałem w Car Mechanica i mi się zapomniało, jak to tam się robiło.
poczekać. Gdzieś muszę tutaj się dostać do miski olejowej. O. No dobra, mistrzuniu. Gdzie ty to tutaj się odkręcasz, co? Chyba, że... A! Czekajcie, to nie tak. To tak się robiło. Użyj sprzętu. O, proszę bardzo. No i dobra, sprawa załatwiona. Olej spuszczony. Przenieś sprzęt. Odłóż sprzęt na miejsce. O. No i teraz mamy to. Dobra, odkręcamy. A te koła to tak w miarę dobrym stanie są. Okej. Wszystko rozbieram. Ohoho. Okej. Aj, zapomniało mi się. Tulejki chyba jeszcze, nie? O, jest. No, prawie. No, dawaj te tuleje. A to łożysko piasty, okej. Dobra, śrubka jest. Wszystko kurczę jest do ogarniania. Może uda się coś odzyskać, zobaczymy. Dobra, to zaliczone. No. Teraz tak. Tutaj ulejki ogarniemy. Te śruby, jakie porudzewiałe są. No, a jak on tyle czasu stał w stodole, to nie ma się czemu dziwić, tak na dobrą sprawę. Dobra, czekajcie. Wejdźmy teraz może tu. No dajesz, no. A tutaj ta felga to widać, że lekko podniszczona jest, ale może by się ją udało jakoś tam ogarnąć. Kto to wie? Dobra, zaślepka tu osi. No i dobra. Idzie jakoś powolutku. No roboty przy tym co niemiara jest, także to naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość. Tak się bujam z myślami, co by tu zrobić, czy by zrobić cięcie tutaj na demontaż tego, czy też nie robić cięcia na demontaż, bo jednym się może znudzić, inni by chcieli popatrzeć i tak kurde każdego nie zadowolę. Natomiast to też, żeby film nie trwał, nie wiem, ze 3 godziny, nie? No może zrobimy tak, że ja tutaj ogarnę przód, a potem resztę to już zrobię poza kamerą. To generalnie to trochę się zejdzie. Od razu wał napędowy zdemontuję też, żeby tam było dojście. Tutaj pikacza użyjemy, DW40.
No i dobierzmy się do skrzyni biegów. Tutaj nie widzę żadnej zardzewiałej śruby, także... Na luzaku można to wszystko zdemontować. No dobra, tutaj teraz będę musiał się dobrać do silnika, więc zobaczę, co jeszcze mógłbym zdemontować tutaj z tego poziomu. Aha, dostęp do z komory silnika. No to chyba już na razie tyle, jeżeli chodzi o to. Chyba, że... A, miskę olejową mogę też zdemontować. No to już za jednym zamachem. No i tak na dobrą sprawę, to jeszcze tutaj te pokrywy stopy mogę też poodkręcać. To też już będzie ogarnięte, aczkolwiek i tak będę musiał trochę się pobujać tutaj nad tym podnośnikiem. Góra, dół, góra, dół. Zawsze jak tutaj to demontuję od spodu, to zawsze się zastanawiam, czy o czymś nie zapomniałem, bo czasami mi się zdarzało tak, że zapomniałem czegoś odkręcić. No i potem trzeba było powtarzać to jeszcze raz. Opuszczać, podnosić. Dobra, i chyba... A, no widzicie, i ten pominąłem, no, ale zauważyłem w porę. Jeszcze nie jest tak źle. Dobra, ale teraz to już chyba wszystko, jeżeli dobrze widzę. No dobra. Listę zakupów to sobie później ogarniemy. Natomiast teraz dziada opuścimy na razie, żeby się dobrać do silnika, bo tak jak mówiłem, no przód zrobię tutaj przy was, natomiast resztę to już trochę później. Jeżeli chodzi o bezpieczniki, to od razu zdemontuję, bo nie ma sensu, żeby to tutaj korzystać z tego, z tych staroci. Tak jak powiedziałem, chcę odpisować praktycznie ten samochód. Tak, żeby to była nówka sztuka, nie śmigana prawie, że? Siśko nowia. Dobra. O, masz, kurde, jeszcze ten mogłem demontować. A, się zgapiłem. Dobra, pokrywa filtra. Filterki też będziemy wszystkie wymieniać. Nówka to nówka. Kolektor doltowy. O ty kurde, ile tutaj jest śrub zardzewiałych. Aż 3. Wszystko poniszczone. Taki fajny samochodzik. Taki ładny, a taki zniszczony. Wiecie co, tak mnie kusi, że czy by go nie przemalować na czarno, wiecie? Fajnie mógłby wyglądać. A lakier nie mamy. O. Tutaj świece to też, kurde, takie... A nie, to nie świece, dźwignia zaworu. Sorry. No dawaj.
Ciekawy jestem, czy uda mi się coś z tego odzyskać. No tutaj śrubka, ta też będzie zardzewiała. No, dajesz. No i tutaj też mam zardzewiałą śrubę, tą trzecią od lewej. No i dobra. Teraz popychacze. Popychacze nie wyglądają jakoś na zużyte. Jednak są. Nie wyglądają, ale są. Także popychacze też trzeba będzie wymienić. Dobra. To byśmy mieli sprawę załatwioną. Teraz tak. Zdejmijmy sobie ten pasek klinowy. Rolkę pompy wody też. Samą pompę wody również. Wszystko praktycznie. Cały silnik do demontażu. I do remontu. Co się uda odzyskać, to odzyskamy. Czego się nie uda, to się kupi nowe. Ale autko będzie chodzić jak ta lala. Tylko podejrzewam, że ja pewnie zapomnę o pierdelionie różnych rzeczy. Na sam koniec, bo zazwyczaj tak mi się zdarza, nie? Że ja na sam koniec zapominam, powiedzmy, oleju wlać. Innych tam płynów. Dobra. Łańcuch rozrządu. A ty, przyjacielu, byś też chciał stąd odejść. O, tu mamy świecę. 55%. Nie, no to... Świecę też wymienimy. Dobra, co tam dalej? Kopułka zasilacza. Ach, tutaj te klipsy trzeba. Z tymi klipsami to kurde też się czasami namordowałem, bo ich po prostu nie widziałem, że tam trzeba je demontować. Teraz tłok z korbowodem. To też trzeba zdemontować. Tu coś jeszcze siedzi. No tak, trzeba iść pod spód. Ale to mogę jeszcze tutaj zdemontować. I obejrzyjmy go sobie jeszcze dookoła. No tutaj to już wszystko jest praktycznie zremontowane. Skrzynia biegów to też od spodu. No i dobra. To teraz go podniesiemy. A nie, od tej strony, sorry. Teraz go podniesiemy. I co, mogę się już do ciebie dobrać? Mogę. No i bardzo fajnie. Docisk sprzęgła to na pewno do wymiany będzie. Dobra.
No, ale... Dobra, tu mamy wał korbowy, spoko, ten filtr oleju też zamontuję. I co? I to wsio, nie? No, blok silnika tylko został. Czy tak spojrzę... Dobra, to blok silnika też można demontować. No, i praktycznie wybabeszyłem cały przód. No to teraz jeszcze zajmę się tyłem, bo to już 25 minut nagrania, no to zobaczcie, niewiele tak na dobrą sprawę zrobiłem. Także zrobię pauzę, ogarnę tył, no i będziemy dalej kombinowali. Samochód praktycznie wybebeszony. Teraz demontuję tutaj lampy i tak dalej, bla bla bla, różne tego typu rzeczy. Użyjemy spawarki, słuchajcie. Zobaczymy, czy coś tam można ogarnąć. No dobra, za 1000, proszę bardzo. Dobra. Przenieść sprzęt na miejsce. I tak to wszystko będę demontował, słuchajcie. Bo nie wiadomo, ile tutaj rzeczy nadaje się do użytku, a ile nie. Ach, a czemu ja tego nie mogę zdemontować? Co tu się dzieje? Od czego miałbym tu zacząć? No to ciekawa sprawa. A nie, mogę, dobra. A, bo mi się nie zaświeciło na zielono i tak mnie teraz trochę zmyliło. Wnętrze to sobie później będziemy odświeżać, jak on już będzie tutaj ogarnięty. Natomiast jak na razie... Zróbmy to, co możemy. O, no i gites. Dobra. A wycieraczki? Nie, wycieraczki nie. No dobra, to chodźmy teraz tutaj, zobaczymy, co tak na dobrą sprawę można byłoby ogarnąć. Rozpocznij naprawianie. I hop, dobra. Z tymi minigierkami to tutaj jeszcze jest ok, ale są takie, gdzie jest tylko jedna kreska. Wtedy to dopiero trzeba trafiać. Sporo tutaj rzeczy ponaprawiamy, zobaczcie. W sukcesie 89%, no to już jest coś, nie? No i dobra. Okej, to byśmy mieli. To jak na silnik, to nam niepotrzebny. Stół naprawczy części. Ale aha, czekajcie, jeszcze jedna kwestia. Rozdzielimy sobie tutaj. Rozdzielimy sobie tutaj opony od felg. Oj. W kiepskim stanie są te. Koła. Znaczy one by się jeszcze nadawały, ale. Może uda się jakoś felgi jeszcze ogarnąć. No zobaczymy. No, ta to jest w takim stanie konkretnie chyba zniszczonym. No, 18%. Kurczę, blade. No dobra, no to chodźmy. Chodźmy teraz tutaj, zobaczymy, co uda nam się tutaj zdziałać. Rozpocznij naprawianie. No. No ładnie, poszło. Zacisk hamulca.
Aj! Za szybko kliknąłem. Że jednak trzeba trochę skoncentrować się na tym, kurczę, to nie jest takie hop-siup. Oj, zrąbałem. A nie zawsze wszystko się udaje. A i tak sporo rzeczy żeśmy tam ogarnęli. Ładnie, skrzynia biegów też fajnie. Skrzynie biegów drogie są. Och, fartem. Podpora łożyska wału chorobowego. 15% ona. To jest, aha, gaźnik, 19%. A to jest, a, kolektor dolotowy. Dalej pójdzie, słuchajcie, to może się okazać, że niewiele rzeczy trzeba będzie kupić. Tylko, żeby się dobra pasta nie skończyła za chwilę. Możesz ty, synu, no. Teraz ten zacisk, tę taką spinkę naprawialiśmy i tak się zastanawiam, ale to już przy demontażu się zastanawiałem, czy tam nie potrzeba przypadkiem dwóch takich spinek, a my żeśmy tylko jedną mieli, ale to później przy montażu to się okaże. Oj, dobra, spróbuj ponownie. Fartem, trzeba przyznać, to było fartem. No i skończyliśmy, słuchajcie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to teraz co? No to teraz, słuchajcie, spróbujmy tutaj pierwszą zasadniczą kwestię ogarnąć. A, właśnie, bo ja zapomniałem. Sprawdźmy, jak to tam wygląda z oponami. Ach, tylko tu, kurna, ja mam za dużo tych felki, teraz nie pamiętam, które to były. Ale to chyba były te. Te cztery, nie? Dobra. To zobaczmy to. I opona. Tak, to były te. My opony. Nie, no. Dobra, my zaraz je zdajemy. Niepotrzebnie kliknąłem. Opony mu wymienimy.
Zajmij, a teraz rozdziel części. Opony wymienimy. A niech ma nowe. Tam jest niby te 50 kilka procent, natomiast po co, jeżeli możemy wymienić. Felgi sobie ogarnęliśmy, więc tak na dobrą sprawę... A, maska, sorry. Nie, to chciałem. Tryb normalny. A, no nie ma maski, no co ty mi tu pierdzielisz? Pracuj na części i tryb montażu. Dobra, i zamontujmy teraz blok silnika. Proszę bardzo. Nówka sztuka, kurczę blady, nie trzeba za nią płacić. Więc... no to już sporo oszczędności są. Dobra, to byśmy mieli. Teraz tak, co tam dalej możemy mu od razu tu zamontować? Aha, serwohamulcowe, tego w ogóle nie było, więc to trzeba będzie kupić. Oj, tutaj ten zbiornik płynu wspomagania kierownicy, tu te wszystkie chłodnicy też nie było. Pompa wody, zobaczmy. Też stóweczka. Bardzo fajnie. Sporo oszczędności. Tutaj mamy co? Cewka zapłonowa. Brak pasujących części. To od razu do listy zakupowej. Dodaj do listy. Tutaj mamy wałek rozrządu. No, proszę bardzo, stóweczka. To jest bardzo fajnie. Koło zębaty wałka rozrządu. No nie, tego nie zamontujemy. To do listy zakupowej w takim razie. Dalej, rolka pompy wody. No to też nie. Co my tutaj jeszcze byśmy mogli mu zamontować? Cewka, czekajcie, a cewka zapłonowa? Aha, cewka zapłonową to już dodawałem, zdaje się. Rozdzielacz zapłonu, zobaczmy. O ja. No tak, to, czyli tutaj elektryka, no to praktycznie będzie do wymiany. No okej, to od góry na razie tyle. Podnieśmy go i... I dobierzmy mu się tutaj. Tryb montażu. Wał korbowy. No to nam się udało na całe szczęście naprawić, więc bardzo dobrze. I teraz co? I teraz... Podpora łożyska. To też odnawialiśmy, więc dobrze. Tutaj trzeba będzie jeszcze zjechać kilka razy na dół. Zobaczcie, nie ma tragedii, słuchajcie, nie ma tragedii. Ej, się pokręcić trzeba trochę. Wszystko na setkę, żeśmy wszystko naprawili. Tacy jesteśmy sprawni mechanicy, proszę państwa. Dobra. I teraz co tutaj od dołu mogę mu jeszcze machnąć? Rura wydechowa. To może później. Albo, czekajcie, a mogę mu teraz już to ogarnąć? A, brak pasujących części, no to od razu do listy zakupowej. Natomiast zobaczmy skrzynię biegów. No nie, skrzynię biegów to do listy zakupowej, później to będziemy składać. Filtry oleju to również do listy zakupowej. A zobaczymy teraz tak, teraz tutaj. Albo nie, najpierw silnik. To proponuję, żeby może przejść do tableta. Otwórz listę zakupów. Cewka zapłonowa. Czekajcie, jak to się kurde robiło? Skasuj z listy. Nie, do tego nie chciałem. Cewka zapłonowa B. Dobra, ale i tak musimy wejść tutaj. Otwórz listę zakupów. Cewka zapłonowa. O, jest, dobrze. Kup część. Dobra. Dalej mieliśmy... Co tam jeszcze? Tutaj rozdzielacz zapłonu. Kup część.
Coś jeszcze stąd? Stąd już chyba nie. Dobra, to mogę skasować z listy i ten rozdzielacz też mogę skasować z listy, żeby mi się nie pomerdało. Tabulator zamknij. A, nie tak chciałem. Wróć. I sklep główny, to nie. Otwórz listę zakupów i teraz tak, koło zębate, jak najbardziej tak. Dodatkowo, o kuźwa na hopie. Dodatkowo rolka pompy wody, część. Dalej, rura wydechowa. A podejrzewam, że jeżeli chodzi o wydech, to jeszcze tam trzeba będzie kilka rzeczy kupić. Dalej mamy koło zamachowe. I dalej filtr oleju. I to możemy już sobie pokasować. O. No dobra. To jeżeli chodzi o koło zamachowe, to już możemy montować. A to czemu... To w ogóle nie do naprawy było? Dobra, zobaczmy, tarcza sprzęgła. O, na seteczkę, proszę bardzo. Dalej, mamy tutaj docisk. O, docisk to do listy zakupowej od razu. Natomiast tutaj możemy już rurę, początek rury ogarnąć. Co tam jeszcze żeśmy mieli takiego? Pompa paliwa to od góry, tutaj filtr oleju. Proszę bardzo. Nówka sztuka nieśmigana. No i tu jeżeli chodzi o silnik, to na razie się wstrzymamy. A na skrzynię biegów jeszcze możemy popracować. To wejdźmy sobie do sklepu. Docisk sprzęgła. Kup część. Skasuj z listy. O, proszę bardzo. Ale nówka sztuka skrzynia będzie. Kurczę, bada. A będzie śmigał? Jak ta lala. Ciekawe, czy tutaj coś nam... Aha, tutaj to też. Ja pierdzielę. I tak każdą teraz część będę musiał kupować, bo... Bo mógłbym zrobić sobie listę na kartce, powiedzmy. Tak jak robiłem to na samym początku. Ale szczerze powiedziawszy, wolę tak. No to naprawialiśmy. O. No właśnie. No i proszę bardzo. No skrzynia, nówka sztuka. Bardzo ładnie to wygląda. Rozrusznik. Jak wygląda sytuacja? Seteczka. Pięknie. I to naprawialiśmy. Dobra, dalej. Co my tam dalej mamy? Jeżeli chodzi o wydech. No to wydech musimy kupić. Znaczy tłumik. Do listy zakupowej, natomiast tutaj to samo. Dobra. Od razu załatwimy temat. Proszę bardzo, kup część. I tłumik końcowy, kup część. I to można pokasować. Pyk. I pyk. No i okej. Bardzo ładnie. Dobra. Na razie opuścimy go. Od góry trochę zajmiemy się silnikiem. No i teraz tak. Rozdzielacz zapłonu. Palec rozdzielacza, jak tutaj sprawa wygląda. Seteczka, pięknie. I kopułka rozdzielacza, też seteczka. A, mówiłem, że chyba dwa klipsy. No, mówiłem. Czyli tutaj był tylko jeden. Dobra, to ten sobie już dorzucam do listy zakupowej. Ale to później będziemy tam się z nim bujać. O właśnie, bo tu jeszcze pompa paliwa. Cewka zapłonowa B. Seteczka. Dobrze. Ramię tył, typ A. O, nie. To do listy zakupowej. A tutaj to tak samo. Dobra.
Jeżeli chodzi o filtr paliwa, no to to też. Tutaj serwa hamulcowego w ogóle nie było. No właśnie. To też do listy hamulcowej, listy zakupowej trzeba dodać. No i tego tutaj zbiornika też nie było, a zobaczę, czy ja jakiś mam, nie mam. To tak samo, jeżeli chodzi o chłodnicę, to też nie było. No właśnie. Więc to również. To tutaj jeszcze. Zbiornik płynu do spryskiwaczy też nie było, więc to do listy zakupowej. Akumulator. A mam jakiś? Może mam. Nie, nie mam. Szkoda, bo miałem kiedyś. To pamiętam, że miałem. Jak bum, cyk, cyk. Skrzynka bezpieczników. O nie! O, kurde. Dobra. No dobrze, no to teraz trochę pokupujemy rzeczy. Czyli tak, klips, jeden klips trzeba kupić. Do tego pompa paliwa. Do tego ramię typ A. Dalej ramię typ B. Co tam jeszcze mieliśmy? Filtr paliwa. Do tego serwo hamulcowe potrzebujemy. Dalej zbiornik płynów wspomagania. Chłodnica typ C. Zbiornik płynu do spryskiwaczy jak najbardziej też. Dalej akumulator. A czekajcie, bo to nie tu. I skrzynka bezpieczników to też nie tu. Więc teraz tak, to sobie możemy pokasować. O, a przejdziemy w takim wypadku do elektroniki. No i teraz tutaj kupimy akumulator. I skrzynka bezpieczników. Bezpieczniki później też trzeba będzie kupić. Ale jak na razie to wszystko po kolei, żeby się nie pomerdało. No to montujmy. To teraz tak, serwo hamulcowe jak najbardziej. Tutaj mieliśmy pompę paliwa jeszcze. Dokładnie teraz ten silniczek wygląda. Dobra. Teraz tu jeszcze ramię typ B. Dobra. No i dalej, co my tutaj mamy? Alternator. Zobaczmy, jak tu sprawa wygląda. Seteczka. Bardzo fajnie. To mi się podoba. Okej. Okay. Rolka pompy wody. Seteczka. Tutaj koło zębaty wałka rozrządu. Zobaczmy. Też seteczka. Nie no, super. Kapitalna sprawa. Jeżeli chodzi o łańcuch, to my chyba musimy go kupić. No dokładnie. To sobie dodamy do listy zakupowej. Nie będę tam tego używał. Pompa wspomagania, zobaczmy. Seteczka. Wspaniale. To z odzysku. Co my tam dalej jeszcze musimy ogarnąć? Tłoki z korbowodami. No nie wiem, co tutaj... O, właśnie. Wszystko jest do kitu. I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... tłoków musimy kupić. Więc od razu sobie to dodam do listy. I w takim wypadeczku tutaj zamontujemy już to. Filtr paliwa. Pyk. Chłodnicę też możemy. Dobra. I ten zbiornik również. I skrzynkę bezpieczników. Jest. No, jeżeli chodzi o przekaźnik typ A, jak to wygląda? Nie, to kupimy. Ale to później. Na razie ogarniemy sobie, bo ja zapomnę tutaj tych tłoków z korbowodami. To tablecik i w takim wypadku, czy mamy coś tu z elektryki? Co, ja tylko tyle dodałem? Oj, coś mi się nie chce wierzyć. No ale dobra, tabulator zamknij, wróć. Koło zębate. Kup.
Nie, no ale przyszły łańcuch jeszcze dodawałem. Coś on mi tu nie dodał. Tutaj 6 musimy kupić. Coś, no nie dodał, nie pododawał mi rzeczy. Przecież ciebie też, mistrzuniu, dodawałem. Dodaj do listy. O, łańcuch rozrządu. Jeszcze ten pasek klinowy trzeba będzie kupić. Bo podejrzewam, że też będzie do wymiany. Dobra, to montujemy. Teraz dalej. Osłona rozrządu. O, tutaj ładnie, bo seteczka. Nie trzeba kupować. Dobrze. Koło pasowe. O, koło pasowe akurat musimy. Dobra. To tutaj zamontujmy za pamięci te tłoki. A, pierścienie tłokowe jeszcze. No tak. No, pierścienie tłokowe jeszcze. Dobrze. To wróć. I potrzebujemy pierścienie tłokowe. O, shit, ale które? A tu chyba zwykłe były. Takie 6. Mam nadzieję, że to dobre kupiłem. Tak jest. Uff. Udało się. Na całe szczęście. Dobra, to sobie pomontujemy. Amortyzatory też mu wymienimy, bo tamte to już dziadostwo praktycznie. Aczkolwiek nie, bo tam chyba żeśmy naprawiali. Ale zobaczymy. Głowica. Seteczka, bardzo ładnie. Popychacze trzeba będzie jeszcze chyba... Ale to sprawdzimy, bo ja tak dokładnie na obrazki nie patrzyłem, jak tam celowałem w te naprawy. Bo być może coś żeśmy jeszcze ogarnęli. Ale sprawdźmy sobie te popychacze. No nie, trzeba kupić. To ile ich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12. 12 popychaczy. To dodaj do listy, panie. I teraz tak, kolektor wydechowy, zobaczmy. Seteczka. Świetnie, wspaniale wręcz. Dobra. Świece. Sprawdźmy świece zapłonowe, jak im są stanie. No to też je trzeba kupić. I tych świecy będzie 6. Dobra, za pamięci od razu kupimy. Czekajcie, koło pasowe. Do tego popychacz zaworów i tu było ich 12. Dobra. I to mogę już wykasować, natomiast jeżeli chodzi o świece, to musimy sobie wrócić tutaj. I świecy 6. 6 świec. Jest. No i dobra. To możemy montować. Pyk. Następna. Nie jest źle, słuchajcie. No długo to trwa, jak widać. No ale to wszystko do kapitalnego remontu było. No ta gra to też, wiecie, bardziej na live'a się nadaje, nie? Można byłoby robić cięcia na to składanie, ale chyba składanie to bardziej interesuje wszystkich niż montaż, niż demontaż. To później widzimy, jakie części się montuje, w jakim stanie i tak dalej, a jak się demontuje, to wiadomo, że praktycznie z takiej stodoły to wszystko rozdupcone jest. No dobra, zobaczmy dźwignię zaworu. O kuźwa, to też do wymiany wszystko. No nie fajnie. Czyli też 12. To dodajmy, od razu zamontujemy. A nie, to nie tu. Dźwignia zaworu. 12. To możemy usunąć z listy. No i montujemy. Tutaj ciekawe, w jakim stanie kabelki są, bo to raczej też je trzeba będzie chyba wymienić. Jak się wydaje.
aczkolwiek zaraz się wszystko okaże. Dobra. Czyli generalnie rzecz ujmując, to w dniu dzisiejszym raczej na sportowy wóz nie trafimy. Ja bym musiał posiedzieć w grze, popatrzeć, poszperać gdzieś po, właśnie po jakichś stodołach. No i może coś by się tam trafiło. Takiego ciekawego, ewentualnie ze zlecenia. To jeżeli mi się trafi jakieś Porsche, czy tam Pagani, czy jakiś Nissan właśnie z dodatku, no to oczywiście to nagram. A, jeszcze Jaguara mam. Dodatek. Dobra, tutaj mamy przewody zaponowe i chwila prawdy. No jej, matko, 20%, nie no, bez jaj. No to dodajemy. Teraz tak, tutaj zobaczmy ten kolektor dolotowy. Seteczka. Pięknie. O to chodzi. Dobrze. Wróćmy sobie na chwilę naprzód. No, ale... Mistrzuniu. O. No kuźwa. Dawaj mi to koło pasowe. Ej, to mnie denerwuje trochę. Pasek klinowy, zobaczmy w jakim stanie. 51%. Nie, ale wymienimy to. Wymienimy ten pasek klinowy. No tak jak powiedziałem, plan jest taki, żeby to była maszyna jak nowa. Pasek klinowy jak najbardziej chcemy. Pokasujemy. I idziemy do elektroniki i tutaj musimy kupić przewody zapłonowe. No ja mam tylko nadzieję, że na nim zarobię. Proszę bardzo, pasek klinowy. A, jeszcze jeden. Kuźwa. A, tu w ogóle nie było pas... A, pięknie. Tutaj to w ogóle nie było paska klinowego. Dobra. Pożo. No jest. Wentylator. Tego chyba też nie było. No dokładnie. Do tego wrzucę do listy zakupowej, natomiast tu przewody już możemy sobie zamontować. I tak na dobrą sprawę to jeszcze tylko wentylatorek. I chyba od góry to by było tyle. A nie, dupa. Gaźnik jeszcze. Ale gaźnik właśnie. Remontowaliśmy to. Jest na stówę. Fajnie. Podstawa filtra powietrza. To trzeba kupić, tak samo jak filtr, ale to będziemy sobie sukcesywnie kupowali po kolei. Wejdźmy sobie do tableta. I teraz potrzebujemy tak, wentylator. I potrzebujemy podstawy filtra powietrza. To skasujmy, żeby się nie mieszało. I tutaj możemy już go zamontować. Filtry to tak czy inaczej do wymiany, no zdecydowanie. Co do listy zakupowej, tutaj wentylator montujemy. Dobra, jest, ogarnięte. To teraz tak. Filtr powietrza. Proszę bardzo, pyk. Nówka sztuka. No nie, no poważnie. Wszystko takie rozdupcone jest. Otwórz listę zakupów. Pokrywa powietrza. Pokrywa filtra powietrza. Zamontuj ładnie. Dobrze. No, a i akumulator mogę jeszcze zamontować. Mamy tutaj nowy akumulatorek. Co tutaj jeszcze? Tutaj już chyba mamy wszystko oprócz tych przekaźników, tych bezpieczników. Tak? Tak mi się wydaje. A jak coś będzie tak, to najwyżej wrócimy. No dobra, no to teraz trzeba iść pod spód.
No i ogarniamy temat. Tutaj wszystko jest ogarnięte. Raz, dwa, trzy. Trzy pokrywy stopy mam. A trzy trzeba będzie dokupić. Dobra. To ja od razu to dorzucę do listy zakupowej. Od razu możemy to sobie kupić. Pokrywa stopy. Potrzebujemy jeszcze trzech. W porządku. No i jeszcze jedna. No i micha olejowa na stówę, bardzo fajnie. Nie musimy kupować. Naprawiliśmy ją. I bardzo dobrze. I tutaj byśmy mieli praktycznie silnik już złożony. No, to teraz tutaj, belka poprzeczna, zobaczmy. To na stóweczkę ładnie ogarnęliśmy stabilizator do kupienia. Do kupienia. A zobaczmy, co tutaj jeszcze. Tuleje to na pewno będziemy musieli raczej kupić. O, zwrotnica przednia typ C, pięknie, bardzo fajnie. Od razu zobaczmy. Czy tutaj możemy, o, tutaj też możemy zamontować, piasta przednia, tak samo, wspaniale. Bardzo mi się podoba, kiedy nie muszę wydawać kupy pieniędzy. No niestety łożysko piasty musimy sobie kupić, natomiast tarcza hamulcowa, dokładnie tak samo. I to dwie. Dobra. A łożysko piasty też, tak, to samo. Dobra, to od razu wejdziemy do sklepu. Stabilizator przedni, od razu kupimy. Tyk. Dalej, łożysko piasty. Razy dwa. Na razie. Tarcza hamulcowa wentylowana. Razy dwa. I zaraz zobaczymy, co dalej. Tyk. Tutaj pyk, zaślepka pół osi, aha, to też razy dwa, na razie nie będziemy tego robić, klocki hamulcowe też pewnie, a nie, klocki hamulcowe mamy, proszę, pięknie, zacisk hamulca też remontowaliśmy, dobra, ale tłoczek zacisku hamulca możemy tego użyć, w porządku. No i tutaj zaślepka pół osi, no to mieliśmy kupić, tak? No to możemy, dwie sztuki. Dobra. No i kombinujemy dalej. Teraz tak, wahacz górny, zobaczmy. Pyk, tuleja gumowa i tuleja gumowa, bardzo fajnie. Przynajmniej tutaj na setkę poszło. I tutaj. A, ten stabilizator przedni musimy zamontować. Teraz dolne ramię wahacza. Pyk, pyk. O. A nie, no sporo mamy tych tulei gumowych na setkę. Ale to ja chyba miałem zapas, słuchajcie, wiecie? Coś tak mi się wydaje, że ja chyba miałem zapas tego. Bo ja pamiętam, że kiedyś kupowałem, sporo tego miałem, amortyzator dwuwahaczowy. No to niestety, ale będziemy musieli sobie rozebrać i każdą część kupić, więc amortyzatory na razie odpuszczę. Zobaczmy tutaj, przekładnia kierownicza, jak tu wygląda sytuacja. Łaj, no to do kupienia bezapelacyjnie.
Łącznik stabilizatora to samo. Dobra. Czekajcie, wiecie co, ja kliknę w niego, żeby się odsunął. A tutaj tulejki mamy. I po drugiej stronie jeszcze. Dobra. I teraz tak, no tutaj na razie temat odpuszczę. Przejdziemy sobie na drugą mańkę. Tu już mogę na tuleje ogarnąć. No i teraz zobaczmy, zwrotnica przednia typ C. I zobaczmy teraz, tutaj. Dalej piasta przednia. Łożysko piasty mamy. Pyk, tarcze też. Pyk, no i zobaczmy teraz klocki hamulcowe. Pięknie. Zacisk hamulca. No i tu już musimy kupić. Czekajcie, jeszcze tylko zerknę. No i tłoczek zacisku hamulca też. Czyli zacisk hamulca i... A spierdzielaj ty. No kuźwa, no muszę go przekręcić. A, mogłem chyba anulować. Mój błąd. Przepraszam. Dobra. Tryb montażu. Weź mi to, dodaj do listy zakupowej i wejdźmy sobie do sklepu i będziemy potrzebowali tak, przekładnię kierowniczą, jak najbardziej, do tego łącznik stabilizatora razy 2 i zacisk hamulca, to kasujemy i teraz będę potrzebował jeszcze tłoczek zacisku hamulca, jedną sztukę, jak na razie. I montujemy. Dobra, zaślepka półosi. No i wites. To teraz tak, przekładnia kierownicza, pyk. Zobaczmy, jak tutaj wahacz górny będzie wyglądał. Bardzo dobrze. Dobra, to teraz dolne ramię wahacza, tutaj zobaczymy. O kurde, tulejki będą, czyli tylko dolne ramię wahacza A. Od razu kupimy. No i dobra, gites. Drążek kierowniczy, zobaczmy. Aha, czyli dwa razy trzeba taki drążek kupić. Od razu sobie to ogarniemy. Razy 2. Pyk. Końcówka drążka kierowniczego. Kurde, to samo. Niedobrze. Coraz więcej musimy wydawać. Także trochę mnie to martwi, no ale zobaczymy. No, no, bądźmy dobrej myśli. Pyk. Dobra, koła później. No, przejdźmy sobie na drugą stronę. No jeszcze bardziej. I tutaj proszę bardzo. Ciach. Ciach. Teraz potrzebujemy tutaj łącznik stabilizatora. A, to jeszcze po tamtej stronie chyba muszę, nie? Czy już montowałem? Chyba nie montowałem. Już tak czuję, że chyba nie. No nie. Dobra. No ładnie teraz te części wyglądają, słuchajcie. Podoba mi się. No dobrze, to na razie tyle, słuchajcie. Natomiast chodźmy tutaj do tego ściągacza i rozdzielimy sobie części. Amortyzator dwuwahaczowy. Dobra.
teraz zobaczmy, z czego ja tak na dobrą sprawę potrzebuję. Potrzebuję amortyzator dwuwahaczowy, sprężyna przednia i górne łożysko amortyzatora przedniego. Okej. Okay. Czyli amortyzator dwuwahaczowy, sprężyna i górne... A czekać, a czy ja mogę to w ogóle odnowić? Bo tak na dobrą sprawę to my nie próbowaliśmy nawet. A, brak pasujących części. Czyli amortyzatorów się nie da. No dobrze. Tablet. I potrzebuję tak. Amortyzator dwuwahaczowy. Aj, kurde, jeszcze jeden. Dobra. Teraz tak. Sprężyna przednia. To też razy dwa. A kurde, a to trzecie, to jak to się nazywało? Mi się zapomniało. Górne łożysko amortyzatora przedniego. Górne łożysko amortyzatora przedniego, dobra. Górne łożysko amortyzatora przedniego i to też razy dwa. No i okej. To teraz możemy składać. O, części, pyk, pyk, pyk. I jeszcze jeden. Dobra, to możemy montować. Pięknie. I jeszcze po drugiej stronie, koła potem. Koła to na samym końcu. No i bardzo dobrze. No to chyba teraz czas na tył, bo ja tutaj już nie widzę nic, co bym miał zamontować. Co nie oznacza, że nie muszę, nie? Tylko, że ja ślepy jestem, także wiecie. Dobra, zobaczmy zbiornik paliwa. O, no właśnie, on był w strasznie opłakanym stanie. Oto sobie dodamy do listy. Most tylny. Tutaj mamy seteczkę, bardzo fajnie. Amortyzator tylny typ B. Ale ten amortyzator to... No tak, trzeba kupić. No to to też dodamy do listy. Resor piórowy, zobaczymy, jak wygląda sytuacja. A, jeden jest na setkę i to tyle. Piasta. O, piasty są dwie, fajnie. Piasta tutaj też jest. Bardzo dobrze. Półoś napędowa, tylna, sztywna. Bardzo ładnie. Cylinder hamulca bębnowego. Też naprawiona. Bardzo dobrze. Szczynki hamulca chyba żeśmy naprawili. Tak jest. Bęben hamulcowy. No to to musimy kupić i to razy dwa. Dalej, tutaj. Podstawa resora piórowego. Tu nie będziemy musieli kupować. Obejma resora, to samo. Chyba nawet komplet tam widziałem, zaraz zobaczymy. A nie, jedną obejmę trzeba będzie kupić. No i dobrze. No to słuchajcie, w takim wypadeczku zakupy. Zbiornik paliwa to jeden. Dalej, amortyzator tylny razy dwa. I bęben hamulcowy również razy dwa. Dobra, na razie możemy skasować tę listę. Montujemy dalej. Tak. No i koło oczywiście później. Amortyzator tylny typ B. Dobra. I tutaj jeszcze możemy zbiornik paliwa zamontować oczywiście. Ach, pompa paliwa? No wiedziałem. No tak, bo jak demontowałem, to jej nie było. Ale to od razu za pamięci kupię. Żeby nie zapomnieć. Bo to jest taka drobna część. Wystająca, więc mogę jej później nie zauważyć. No to druga mańka. Teraz tak, tutaj amortyzator tylny. Piasta tylna. Resor piórowy. No właśnie, to musimy kupić. Więc od razu zaraz, a on nie miał tulejek? On chyba miał tulejki, ja o tulejkach chyba tam po drugiej stronie zapomniałem.
ale to zaraz sobie ogarniemy. Na razie zamontujmy ten i będziemy wszystko za chwilę wiedzieć. No właśnie, no mówiłem, mała tuleje gumowa. Zapomniałem po drugiej stronie. Dobra. To przeskoczmy na chwilę na drugą stronę, tam żeby rzeczywiście wszystko już tam mieć ogarnięte. Jeszcze po drugiej stronie. Dobra. Wał napędowy. O. To ciekawe. Kurde, ale patrzcie jakie drogi. 552 kredyty. Niedobrze, niedobrze. Drogo strasznie. Ciekawe, czy ja aż 10 tysięcy na tym zarobię. Czy w ogóle cokolwiek zarobię. Dobra. Półoś napędowa. Pięknie. Dobrze, cylinder. Jest. Szczęki mamy. Tak. I bęben też mamy. Bo kupiliśmy. Koło później. Teraz tutaj, podstawa resora piórowego. No i tutaj jak pamiętamy, to jedną obejmę trzeba będzie kupić. Od razu sobie ją do listy zakupowej wrzucimy i ją kupimy. Dobra. Mamy to. No i super. Dobra, to byśmy mieli ogarnięte, drodzy Państwo. No dobrze. No teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię związaną z kołami, magazyn części, koła, to jest ta opona, tak? Opona Vintage Wall? Mi się wydaje, że to. Ale możemy oczywiście to jeszcze zweryfikować. Opona Vintage Wall A. Mhm. Elga Basic 01. No dobrze. To ja teraz potrzebuję tylko jeszcze opona Vintage Wall A. Ja sobie to zapiszę. Tutaj gdzieś na kartce. To będzie... A jeżeś ty synu. Długopis mi nie pisze. 225. Na 75 na 15. Dobra. Teraz, żeby dobre kupić, nie? Coś tu jest w liście? Nie. No to wychodzimy i opony. I teraz to ma być opona Vintage Wall A. I mają być 4. Wielkość 15. Szerokość 225 i 75. O Jezus. Ładnie. I to 15% zniżki, kurde, 732 kredyty za 4 opony. Ja pitole. To jest po prostu masakra. Czekajcie, tylko się upewnię. 15 na 225 na 75. Dobra, kup części. Felgi mamy, to chodźmy to poskładać teraz i wyważyć. Zamontuj. Tyk. Brak pasujących części w ekwipunku. Co ja wybrałem? Coś złego wybrałem. No to miało być. To będzie felga basic. O, tak miało być. Dobra. To zdejmij. Od razu rzuć tutaj. Mamy... A, zapomniałem, że to my musimy to robić ręcznie. No dobrze. To ja najpierw poskładam te wszystkie koła do kupy.
a potem je hurtowo wyważymy. Ciebie bym chciał. Dobra, następne. I ostatnia. No i wyważamy. Wyważ. Dobra, drugie koło wyważone. O, to bardziej trzeba wyważać. Ciekawy jestem czemu. I następny. No i to samo. No i dobra, można montować. Można montować. Proszę bardzo. Pyk. Zobaczcie, jakie piękne, kurde. Nieporozwiałe. Bardzo ładnie. Nie tak chciałem. Na drugą stronę teraz. W porządku. No i teraz tył. O! Jeszcze nie chciał kliknąć. No i ostatnie koło. A potem to już nam tylko bezpieczniki, z tego co pamiętam, zostały i no i płyny. A nie, no jeszcze karoseria oczywiście. No to tym też się musimy zająć. No dobra. No to teraz tak. Tutaj ogarniamy temat bezpieczników, czyli tak. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie przekaźniki A. Tutaj raz, dwa. Dwa przekaźniki takie, też typ A. Jeden typ B. Jeden typ C taki. I taki typ C, dobra. Dobra, wchodzimy do sklepu. Wróć, elektronika. Przekaźnik typ A. To były cztery sztuki. Dalej, ten były dwie sztuki. Tutaj była jedna sztuka. Typ C też jedna sztuka. I ten przekaźnik też jedna sztuka. Dobra. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ale różnie bywa. No to patrzymy. Pyk. Dobra. I pokrywka. O! Nie było pokrywki. Ciekawe. No dobra. To kupimy. A ta pokrywka to też tutaj będzie? A, też tutaj będzie. No to je, no i super. Kup część. Pytanie, czy klipsy do tego trzeba będzie dokupić, czy to już o tako? Już? Koniec? Bez klipsów? To bez klipsów jest, tak? No dobra. Dobrze, no to spójrzmy, czy tu coś jeszcze jest do zamontowania. Chyba nie. Wydaje mi się, że chyba nie. No mam nadzieję, bo za chwilę będę go zalewał i wolałbym nie spuszczać tych płynów. No to dobra.
To teraz tak. Czekajcie, jak to się robiło? Kurde, bo... Chyba tak. A, właśnie. Dolewamy. Dobra. Teraz tak, tutaj olej. Świeżutki olej, proszę bardzo. Dobra, teraz dalej. Tutaj mamy korek zbiornika płynu wspomagania kierownicy. Okej. Płyn do spryskiwaczy. Dobra. I płyn chłodniczy. I chyba o niczym nie zapomniałem. Wszystkie płyny chyba już tutaj wlałem. No tak, wszystkie. No i dobra. Dobrze, w porządku. To teraz tak. Karoseria. Tryb montażu. No to zobaczmy, w jakim stanie mamy poszczególne części. Macha na 100%, więc bardzo się z tego tytułu cieszę. Zobaczmy tu. To tak samo. Zderzak. Tak samo. Bardzo dobrze. A, tablice jeszcze, te. A czemu to... A tu nie było błotnika? Co to? A, chyba się za daleko odsunąłem. Tablica rejestracyjna. Dobra, może być taka standardowa. Nie, to tam nie przeszkadza. A czemu ty za każdym razem mi tu wychodzisz? Halo. Tutaj możemy zrobić to tak. Drzwi zobaczymy zaraz. Tak samo setka. Zobaczymy lusterko. Też na setkę. Szyby chyba trzeba będzie wymienić. A, w ogóle nie było szyby tutaj? Ciekawe. Dodamy do listy. To szyby najwyżej później. Przednia szyba. No, tę szybę też trzeba kupić. Dobrze, w porządku. Dalej lecimy po kolei. Tylny prawy błotnik. Bagażnik. Tutaj tylny zderzak. No, tablicę to trzeba będzie chyba dokupić jedną. A co to się tu? Chłopcze, co ty tu? Kuźwa, co jest do licha? No, chłopie, weź się zamontuj. Co to tam się... Co tu się stało? To jest bardzo dziwne. Kupimy jedną tablicę. Niech będzie wszystko na setkę. Prawe tylne światło, no to to samo. Trzeba dodać. I lewe tylne światło. A wiecie co? Dobra, zamontuję to 92%, to już bez przesady. I teraz tylny lewy błotnik. Seteczka. No i tutaj lewe przednie drzwi. Zaraz zobaczymy. Też seteczka. To lusterko może też na setkę będzie. Jest. Przednia lewa szyba, jak tu wygląda sytuacja? Do wymiany. No okej. Okay. No to teraz wejdźmy sobie w tablet. Pytanie. A nie, to musimy... Czekajcie, gdzie to się robiło? Karoseria, to chyba to, nie? Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Chyba nie. A może to... Czekajcie, może to nie tak? Może to tak trzeba wejść. O, i teraz listę zakupową. Proszę bardzo. Raz. Teraz będzie dwa. Dalej mamy... Tablica to nie tu. Tutaj trzy. I cztery. I tablice rejestracyjne. Standardowa, jedna i możemy to pokasować teraz. Dobra, wracamy do montażu. A, jesteśmy w trybie montażu, to dobrze. Przednia szyba, nówka sztuka nieśmigana. Okej.
Teraz prawa. Tutaj światełeczko, nówka sztuka i tablica. Tak. A mnie coś z tym zderzakiem jakoś tak dziwnie odchodzi. Nie wiem, czy on tak był, czy nie był. Wydaje mi się, że to chyba już... A, nie, reflektory, proszę bardzo, zapomniałem o nich. To jest 80%, no to jeszcze można użyć, już bez przesady. I to 92, to też można użyć. I to chyba już będzie tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju jakby kwestie... naprawcze. No to teraz co? To teraz... Przestaw samochód. Albo... Czekajcie, czy... Dobra, przestaw samochód. I my go chcemy dać wejście C, wejście A. No, to teraz sprawdźmy sobie jeszcze wnętrze. Jak tutaj wygląda sytuacja. A nie, w ogóle to... Dobra, no skoro już tu siedzę, to go odpalmy. No ładnie. Bardzo fajnie. Czy ja nie mogę tutaj wnętrza demontować? Wnętrze i dodatkowe części. Demontaż wnętrza. O, proszę. No, lewe przednie siedzenie. Prawe przednie siedzenie. Kierownica. I to tyle. I teraz chciałbym zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja ze stanem tego wszystkiego. No, kierownica. A mogę to w ogóle naprawiać? Pytanie, czy ja mogę to naprawiać. Bo szczerze powiem, nie pamiętam. Nie mogę. A tu? Nie mogę. Zakładam, że te stoły tutaj to też stół naprawczy nadwozie. No właśnie, stół naprawczy części. No tak, no to musimy kupić. Trudno się mówi, ale to odpisujemy już tę furę tak fajnie, żeby było. Teriyaki. Kurde. Jeszcze tego będę musiał później zrobić, ale to już poza wizją. No dobra, no to... W takim wypadeczku, montaż wnętrza, zobaczmy fotele, lewy, 99%, to możemy go zamontować, nie ma problemu. A prawy? 87, to też może być, ale kierownicę to zmienię. Czekajcie. Jest kierownica 15. Okej, w porządku. Nie mogę wejść tutaj do tableta, jak rozumiem, no nie mogę. A, chwileczkę, bo tam... Czekajcie, bo tutaj coś było. X dodaj do listy. Tyk. No. No to teraz wejdźmy sobie w tablet. A nie, to chyba też tutaj... A nie, może to wnętrza. Wyposażenie wnętrza, właśnie. Kierownica 15. Nówka sztuka nieśmigana będzie. A niech mają. Dobra. No i teraz... zamontujmy to ładnie. Montaż wnętrza i kierownica. Tyk. No nie, no ta to teraz bardzo ładnie wygląda. No dobrze. No to teraz musimy go dać gdzie? Przestaw samochód do innego miejsca w garażu. A ja bym chciał go na lakiernię. Jak to się robiło? A. To może najpierw na myjnie, umyjemy go. Umyjemy dziada. O Jezus, to już... O kurde, ile ten film już trwa. Użyj. Czy chcesz umyć ten samochód? Oczywiście, że tak. O ten ko... Albo wiecie co? Może nie na czarno, tylko na czerwono. Może na czerwono go machniemy. Przestaw samochód i na lakiernię go. Zobaczmy, jak tu się to malowało. Lakiernia. Lakieruj samochód. Ostatnio używane. Kolor fabryczny czarny. A, to jednak. No dobra, to tak zrobimy. Polakieruj, enter. Wybierz lakier. Wybrałem przecież. No i co? Czy nie wygląda lepiej? Wydaje mi się, że wygląda lepiej. No dobrze. To zamknij.
No to teraz przestawmy furę i dajmy go na ścieżkę diagnostyczną. Go odpalimy. Włącz, wyłącz silnik. A co on nie chce jechać? A czemu on nie chce jechać? Czekajcie, bo tutaj chyba... A, bo ja tu chyba musiałem coś włączyć. Ścieżka diagnostyczna. W samochodzie brakuje... Brakuje następującej części klips typ B. O kuźwa, poważnie? Gdzie, jakżeż to? Jakżeż ja to zrobiłem? Nie tak. Przecież to niemożliwe. No gdzie? Tutaj. Ty dziadu. No ta, a ja mówiłem, że tu dwa klipsy i w końcu tak mówiłem, że zapomniałem. Ale to cały ja. Klips B, proszę bardzo, pyk. Już, nie ma problemu. I patrzcie, bez tego klipsa jeździł. No. Dobra. To jeszcze raz. Czy na pewno chcesz rozpocząć ścieżkę diagnostyczną? Oczywiście. O, no i teraz, okej. Sobie musiałem przypomnieć. Zatrzymaj hamulec. Dobra, stuwa. Bardzo ładnie. Tutaj też stuwa. Pięknie. Teraz zawieszenie sprawdzimy. Przednie, tylne. No i wszystko na setkę. Pięknie. Proszę bardzo, takie są wyniki, proszę Państwa. Wszystko na 100%. No ale trudno się dziwić. No, dużo rzeczy żeśmy naprawili. Trochę też żeśmy kupili. Więc jak miał nie przejść tego? Na hamownię go jeszcze. Dobra. I co? A to się gdzie robiło? Tutaj, rozpocznij hamowanie. Proszę bardzo. Tak, chcę. Rozpocznij test. Ładnie, 145 koni, bardzo, bardzo fajnie. Moment obrotowy też. Wszystko tak, jak powinno być. No i dobrze. No to teraz, proszę Państwa, przestawmy go do wejścia A. I wydaje mi się, że możemy go już sprzedać, nie? Stan auta. A jak to się sprzedawało, czekajcie. Kurde, zapomniałem, jak się sprzedawało. Sprawdź się... A, chyba tutaj. No. Wszystko bardzo ładnie, pięknie i możemy go sprzedać za 43 tysiące. Sprzedaj samochód. No, trochę więcej zarobiliśmy. Bo tam mieliśmy 400, chyba 40 coś tysięcy? No, nie pamiętam. Ale nawet jeżeli nie zarobiliśmy, to... naprawdę mnie się takie auta podobają i bardzo dużą przyjemność sprawiło mi wyremontowanie tej furki, tak żeby ona wyglądała tak, jak widzieliśmy na załączonym obrazku. Natomiast za tego będę musiał się później wziąć. Tymczasem bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Sorry, że taki długi, no ale sami wiecie, jak tutaj wygląda sprawa w Car Mechaniku. Słuchajcie, ja Was zapraszam na naszego kanałowego Discorda, link macie w opisie z zaproszeniem. Zapraszam do subowania kanału, żebyście nie zapomnieli o jakichś tam filmach czy live'ach, żebyście nie przegapili. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.